tak wygląda właśnie to poważne zadanie na Małoszewiczach. Ostatni raz u was byliśmy pod koniec tamtego roku. Tak mi się wydaje, jeszcze tą pierwszy, tak, pierwszy etap. Jak wygląda w tym momencie pod koniec kwietnia 2021? Po okresie zimowym przystąpiliśmy do następnego etapu przebudowy terminala intermodalnego. Jak widać w tle teraz prowadzone są prace nawierzchniowe, dokładnie betonowanie nawierzchni, już docelowa nawierzchnia. Między innymi też prowadzimy prace rozbiórkowe na dalszym etapie i ciągniemy, powiedzmy, podbudowy, tak, betonowe. Jakie urządzenia w tym momencie pracują? Teraz jest bardzo dużo sprzętu na budowie, ponieważ szeroki jest zakres pracy. Jest to m.in. pompa do pompowania betonu, gruszki do przewozu betonu, równiarki, walce, no oczywiście samochody samowyładowcze. No, młoty pneumatyczne. Tak, tak, oczywiście. Koparki też są zaopatrzone, ponieważ są potrzebne do rozbiórki nawierzchni. Prace posuwają się planowo? Tak, na tym etapie tak. Czego spodziewać się w najbliższych tygodniach, miesiącach? Co dalej z kolejnymi etapami? Czyli etapy są przekazywane nam kolejno, czyli powiedzmy my oddajemy jeden etap i dostajemy wpuszczeni na kolejny, więc no po skończeniu musimy dokończyć bieżący etap i dopiero zostaniemy wpuszczeni na kolejny. Tutaj też warte podsumowania i zauważenia jest to, że cały czas pracujecie na otwartym, pracującym terminalu. Tak, jest to duże utrudnienie, to oczywiście. I konsekwencją właśnie tego jest etapowanie tego placu, co wiąże się jednak no, z dłuższym terminem. Dokładnie, dokładnie. Sporo osób pracuje tutaj w tym momencie? No w tym momencie około 30-35 osób jest na budowie, tak. To jest spory teren. Ile tych gruszek tego betonu tutaj jest potrzebne? Czyli metrów kwadratowych jest 20 tysięcy kwadratów, tak? Nawierzchnia ma grubość 30 cm, więc łatwo policzyć. Ogromna ilość. Tak. Wam trochę zajmie to betonowanie. No ale mam nadzieję, że ukończymy w terminie i wszyscy będą zadowoleni. Pogoda jest istotna. Troszeczkę zima dała się we znaki, ponieważ no, jesteśmy przyzwyczajeni jednak do tych zim teraz łagodniejszych. W tym roku no, niestety były 2 miesiące wyłączone prace, więc... Ale nadrobimy to i będzie dobrze. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dziękuję również.